Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W ten sposób, ponieważ będzie trochę multimediów, które pomogą nam właśnie w rozważaniu mszy świętej. Przypominam, że na poprzednich konferencjach dotarliśmy do tego momentu, w którym rozpoczynamy liturgię słowa. Wspominałem, że zasadniczo msza święta od samego początku, liturgia mszy świętej, składała się z takich dwóch wielkich elementów, czyli liturgii Słowa Bożego, które poprzedzała złożenie samej dziękczynnej ofiary, czyli Eucharystii. I ta liturgia, ta początek, czyli w mszy tydenckiej, obrzędy początkowe, wstępne, powiedzieliśmy sobie już, że są złożone z dwóch etapów. Pierwsze to jest bezpośrednie przygotowanie się kapłana, na które składa się recytacja nawzajem z ministrantami psalmu, spowiedź powszechna kapłana i ministrantów i krótkie responsorium. Powiedzieliśmy, że jest to bezpośrednie przygotowanie kapłana, natomiast my wszyscy rozpoczynamy właśnie od tego uroczystej pieśni na wejście, śpiewanej oryginalnie w łacińskim albo wybranej spośród polskich pieśni ludowych i następnie właśnie śpiewem Kyrie, który jest taką pozostałością po błagalnych litaniach śpiewanych na początku mszy świętej. Następnie pochwalny hymn Chwała na wysokości Bogów święta i w uroczystości, zakończony modlitwą zbierającą wszelkie intencje wszystkich tych, którzy zgromadzili się na mszy świętej, modlitwie nazywanej kolektą, która jest szczególnie uroczystą modlitwą, kierowaną w imieniu wszystkich zgromadzonych na mszy świętej przez kapłana i kierowanej właśnie do Boga Ojca przez Chrystusa, powołaniu się na te słowa Chrystusa w Ewangelii, co o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to wam się spełni. I tak przygotowani, a więc oczyszczeni na duszy, zaczynamy właśnie uroczyste sprawowanie liturgii słowa, a więc czytanie Słowa Bożego. Może najpierw krótkie zdanie na temat samego znaczenia tejże części mszy świętej. Powiedzieliśmy sobie, że o ile te obrzędy wstępne miały na celu to, aby nas oczyścić, aby przysposobić nas do, można powiedzieć, nastroić dla Pana Boga, o tyle obrzędy liturgii słowa mają nas oświecić, mają nam uzmysłowić, kim my jesteśmy, kim Pan Bóg, mają podnieść nas właśnie do tego, abyśmy umieli przyjąć te łaski, te dary, które Chrystus ofiaruje w liturgii eucharystycznej. Liturgia słowa ma więc charakter oświecający. Mamy przede wszystkim poznać Chrystusa, pokochać Go i rozpocząć naśladować. Żeby kogoś, prawda, pokochać, trzeba go znać. Trzeba go znać nie tylko na zasadzie takiej wiem, kto to jest, ale znać wartość tego kogoś. Kochamy rzeczy, których pragniemy. Nie można kochać kogoś, jeśli się go nie pragnie. No to zwykłe porównanie do ludzkiej miłości. Właśnie to jest coś niezwykłego w miłości, że ta jedyna osoba wydaje nam się tą wyjątkową. Dostrzegamy jej wartość. W ten sposób właśnie poznaliśmy. Bo tu nie chodzi o znanie praw matematycznych. Trudno powiedzieć, żeby matematyka kochać. W sensie kochać prawa matematyczne, prawda? Ich nie można kochać. Je można tylko znać i stosować, prawda? Kto ich nie stosuje, ten wiemy dobrze, że nie jest w swoim życiu popełni wiele błędów, ale trudno kochać prawa matematyczne. Natomiast inaczej jest z miłością wobec człowieka, wobec Pana Boga,
a także wobec prawda, innych spraw i wartości. Gdy dostrzegamy coś właśnie, że jest coś wyjątkowego, słusznego, to nam służy, to jest ku naszemu dobru, to spełnia moje oczekiwania, wówczas tego pragniemy. Pragniemy na zasadzie właśnie takiej, że to pokochaliśmy. Na tym polega właśnie miłość. Jest to dostrzeżenie szczególnej wartości w czymś. I właśnie liturgia słowa ma nam pomóc poznać i dostrzec szczególną wartość w Bogu. Po prostu ma nas rozkochać w tym Panu Bogu i dlatego w wielobarwny sposób i w różny sposób przybliża nam właśnie samego Pana Boga i to, co On dla nas dokonał. Bo poznajemy Boga nie w sposób bezpośredni, poznajemy Boga w sposób pośredni, a więc przez to, co On uczynił. W sposób bezpośredni będziemy poznawali Boga, odkrywali Go dopiero w niebie. Tutaj na ziemi do Pana Boga poznajemy w sposób pośredni, ale w ogóle możemy powiedzieć, że na przykład człowieka drugiego poznajemy w sposób pośredni. To znaczy, nie możemy, nie potrafimy wejść w drugiego człowieka. Możemy tylko poznawać to, kim on jest po jego zachowaniach, jego sposobie bycia, prawda, po jego albo jego bezpośredniej wypowiedzi o sobie samym. W ten sposób możemy poznawać drugiego człowieka. I nie inaczej jest wobec Pana Boga. Właśnie poznajemy go poprzez to, co on uczynił dla nas i co o sobie powiedział. Poznajemy i kochamy po to, aby wkroczyć na drogę jego naśladowania. A więc nie po to, żeby dla własnej przyjemności poznawania i kochania Pana Boga, ale przede wszystkim dlatego, abyśmy my stali się tak jak on, stali się na jego wzór. A więc to jest sedno i istota liturgii słowa. I sposobem, poprzez który my poznajemy Pana Boga, jest lektura Słowa Bożego. Kilka zdań na temat znaczenia Słowa Bożego, znaczenia Biblii w życiu chrześcijanina, bo to jest główna jakby prawda, sprawa tej liturgii Słowa. Otóż możemy powiedzieć w ogóle tak, że my po katolicku patrząc na Biblię powiemy tak, że chrześcijanie nie są religią księgi. Czasami tak się mówi. Wymienia się trzy religie księgi. Religię żydowską, religię islamską i religię chrześcijańską. Ale to nie jest prawda. Ponieważ my w chrześcijaństwie nie czcimy i nie skupiamy się tak bardzo na Słowie Bożym. Nawet ktoś może powiedzieć, że w katolicyzmie my nie tak do końca, nie znamy doskonale Słowa Bożego, Biblii. Nie znamy doskonale Biblii, wszystkich jej pasusów. Bywa, że znawcy religii czy sekt nas prawda, zwyczajnie naginają, prawda, albo potrafią nas złapać na jakiejś nieznajomości jakiegoś sformułowania. I ktoś powie tak, że będzie się bardzo oburzał, że jest to jeden z wielu poważnych zarzutów chrześcijańskich. Powiem tak, oczywiście dobrze jest znać dobrze, ale to wcale nie jest równoznaczne z tym, by człowiek został zbawiony. Ponieważ w Biblii chodzi o to, byśmy poznali przede wszystkim i pokochali Boga. Można powiedzieć, że stosunek Biblii do Boga jest taki jak drogi do celu. Nikt drogi nie będzie ubóstwiał. Cel jest ważny. A zatem nikt nie będzie odnosił się z jakąś wyjątkową atencją do tej drogi, którą podąża. Nie. Jemu chodzi o cel, do którego wskazuje, na który wskazuje ta droga. A więc Biblia jest na tym szczególną drogą, w której poznajemy Boga. Ale chodzi nam o Boga, nie o tą Biblię. A zatem w ogóle Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim jednym z dokumentów mówi tak dość ciekawe sformułowanie, które może być zaskakujące. Biblia to nie to samo, co Słowo Boże. Słowo Boże jest szerszą rzeczywistością, dlatego że Słowem Bożym jest także świat wobec nas. Słowem Bożym jest człowiek z jego naturą. W jakim sensie? W takim sensie, że ono wskazuje nam na Pana Boga. Że ono pyta, świat stworzony pyta nas, kto mnie stworzył. Nasza wyjątkowa ludzka natura charakteryzująca się tym, że mamy świadomość siebie, sumienie, że mamy,
że możemy poznać istnienie duszy nieśmiertelnej, pierwiastka nieśmiertelnego, jest już słowem jakimś Bożym dla nas. Jest już jakimś właśnie tym, prawda, tym promieniem od Pana Boga, który ma nas prowadzić do celu. Oczywiście nikt nie będzie stawiał na równi tego Słowa Bożego zostawionego w stworzeniu i też tego Słowa Bożego w Biblii przekazanego. Ale musimy mieć tą świadomość, że dla chrześcijan właśnie jest tak. Poza tym, nie, prawda, trzeba nam jasno powiedzieć, że my, żyjąc 20 lat od Chrystusa i 20 lat od 20 wieków od Chrystusa i 20 wieków od napisania Nowego Testamentu, możemy powiedzieć, że w naszej religii chrześcijańskiej wiele tekstów modlitewnych, pieśni jest przesiąkniętych na wskroś Słowem Bożym. Więc naprawdę otacza nas chrześcijan, gdy bierzemy do ręki jakieś teksty religijne, teksty modlitewne, otacza nas prawdziwie Biblia, Słowo Boże, tylko na różne sposoby podawane, prawda? Prosty przykład. Przecież nasza polska kolęda Karpińskiego, Bóg się rodzi, prawda, jest, można powiedzieć, komentarzem do jednego słowa, do jednego zdania. A słowo ciało się stało i zamieszkało między nami. Skąd to zdanie? No nie skądinąd, tylko z Biblii. Więc musimy zrozumieć, że my, chrześcijanie, nie traktujemy z takim samym nabożeństwem Biblii, jak Eucharystii. Biblia jest drogą do Eucharystii. Tym, kto jest tu istotny, jest sam Chrystus, który jest w Eucharystii, w Komunii Świętej, w Ciele Pańskim obecny w sposób realny, substancjalny, rzeczywisty, a w Słowie Bożym jest też obecny, ale w inny sposób. I nie w tak samo równie. To jest ważny taki ekskurs, żebyśmy mieli tą świadomość. Być może, gdy pierwszy raz wkraczamy na tą drogę poznawania Boga, to więcej nas może zachwyca ten wymiar Słowa Bożego. Dlaczego? Bo ono daje więcej możliwości naszemu rozumowi. Możemy poznać coś, coś ciekawego, nowego dowiedzieć się, prawda? Jakąś rzeczywistość odkryć. To napawa nasz umysł, naszą ciekawość, nasze zainteresowanie. Ale to wcale nie musi poprowadzić nas dalej do Pana Boga. Można być świetnym znawcą Biblii, ale nie kochać Pana Boga. To są dwie różne, zupełnie odrębne rzeczy. Ja przez to, co mówię, nie chcę absolutnie wykazać mniejszej wartości Słowa Bożego. Nie. Tylko chcę ją zrelatywizować. I chcę powiedzieć, że właśnie stosunek Biblii do Chrystusa jest taki jak drogi do celu. Prawda? Ale to droga wybitna. To droga, w której rzeczywiście mówi do nas sam Chrystus przez stronnicę Słowa Bożego, w którym mamy zapis w Ewangelii, przede wszystkim jego życia, a w pozostałych pismach Nowego Testamentu mamy, można powiedzieć, medytację nad obecnością i działaniem Chrystusa wśród nas wierzących. Prawda? A w Starym Testamencie mamy przygotowanie do tego przyjęcia wielkiego daru Chrystusa, a więc także to nam służy. I trzeba tu powiedzieć, że Słowo Boże właśnie posiada ten charakter nieomylny w tym znaczeniu, że ono jako jedyne posiada ten walor natchnienia od Pana Boga. To znaczy, ci autorowie, którzy napisali Słowo Boże, oni czerpali swoją inspirację nie z własnej pomysłowości, lecz od samego Pana Boga. A zatem czasami niektóre księgi mogą nam się wydawać naprawdę nieinteresujące albo mało eleganckie, językiem napisanym takim średnim, prawda? Są wybitne elementy Pisma Świętego, wybitnej poezji, pięknego słowa, rzeczywiście perły, byśmy powiedzieli, literatury także od tej strony poetyckiej. Ale są wymiary, takie elementy Słowa Bożego, które naprawdę od strony szaty językowej są pośredniej wartości, prawda? Nie tak wybitnej. Święty Augustyn to zauważył. Pierwszy raz, gdy czytał Słowo Boże, pisze o tym w swoich wyznaniach, to nie zachwyciło go. Mówi, to nic nadzwyczajnego. Taka książka jak każda inna. Dlaczego? Bo Augustyn wziął do ręki Biblię po to, żeby zachwycić się pięknem słowa. Żeby czytać ją po poetycku, prawda? Żeby zobaczyć kunszt właśnie słowny, erudycję tego Słowa Bożego, piękno jego Słowa Bożego. I stwierdził, ależ nasi poeci lepiej. Szukał nie tego, czego trzeba było znaleźć.
szukał nie prawdy, szukał nie prawdy zawartej w tych słowach, która jest piękna, lecz piękna tych słów. To jest zupełnie, czyli w Biblii nie szukał Boga. Dopiero gdy po latach właśnie szukając Boga natrafił na Słowo Boże, to słynna scena, w której rozmyśla w swojej willi i słyszy w swojej duszy zdanie tolle, lege, bierz i czytaj, prawda? I bierze zwój nowotestamentalny listu świętego Pawła i tam odczytuje jedno zdanie. Nagle wszystko staje się mu jasne. To znaczy, nagle w tym Słowie Bożym znalazł kogo? No tego, kogo szukał, czyli Pana Boga, prawda? Więc musimy mieć to uzmysłowić sobie, że szukamy w Słowie Bożym nie piękna słów, tylko piękna prawda, która ma nas zachwycić, która ma nam pomóc pokochać tę prawdę. Takie jest znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina. I takie jest tego istota. Tak więc kochamy Biblię, szanujemy ją Biblię, ale wcale nie uważamy, że my jesteśmy i musimy być ekspertami w kwestii Biblii. Nie. Ekspertami trzeba nam być w miłości do Pana Boga, do czego Biblia nieustannie nas prowadzi. Liturgia Słowa, czyli ten wielki pierwszy wymiar Słowa Boże, liturgii eucharystycznej, to najstarsza część mszy świętej, oprócz oczywiście tej eucharystycznej części. Zapożyczona została ona, ten sposób, w jaki się czyta, potem się śpiewa, potem się znowu czyta, został zapożyczany z liturgii synagogalnej, czyli z czasów Chrystusowych. Po prostu apostołowie, którzy tak jak Chrystus byli pobożnymi Żydami, uczestniczyli w tej liturgii synagogalnej, może tak, od razu takie krótkie wyjaśnienie. W judaizmie, w którym żył Chrystus, były dwie liturgie. Jedna liturgia składania ofiar w świątyni jerozolimskiej. Ofiary ze zwierząt tylko tam składano. I tam również śpiewano pieśni, śpiewano psalmy, czytano Słowo Boże, czytano Prawo Boże. Tak, ale Izraelici mieli także i drugą, taką byśmy powiedzieli domową, taką swojską tą liturgię, która się odbywała w synagogach. A więc w świątyniach, oni nazywali to świątyniami, w domach modlitwy, których się spotykano co wieczór i w szabat, ażeby tam odczytywać proroctwa, aby śpiewać psalmy i aby także poprzez taki rodzaj kazań oczywiście zachęcać się do wytrwania w wierze, do oczekiwania na przyjście Mesjasza, poznawać Pana Boga. I właśnie z tego rytmu, tego synagogalnego, apostołowie zaczerpnęli pierwszą część mszy świętej. Czyli właśnie czytanie Słowa Bożego. Nie wymyślili tutaj nic nowego. Oczywiście to w toku wieku przeszło przeobrażenia, ale źródłami tkwi tej liturgii synagogalnej. Taki pierwszy dokument, który mamy odnośnie świadectwo, jak chrześcijanie sprawowali tę liturgię, to mamy u świętego Justyna. Święty Justyn to był nawrócony z pogaństwa filozof, który zasłynął swoimi apologiami, czyli takimi utworami broniącymi chrześcijaństwa. I w jednej ze swoich apologii święty Justyn pisze o tym, że my chrześcijanie spotykamy się w Dzień Słońca w Rzymie, sformułowanie Dzień Słońca, no niedziela po prostu. I czytamy wówczas pamiętniki apostolskie, takie używa sformułowania, jak długo czas pozwoli. Nie ma powiedziane, że na przykład wtedy po prostu czytano tyle, ile można było czytać. Pomyślmy sobie o jednej ważnej sprawie, że księgi wówczas były rzeczą kosztowną. Księgi posiadało niewiele osób. W związku z tym to był jedyny sposób na poznanie Słowa Bożego. Czytanie i słuchanie uważne na liturgii, prawda? W ten sposób chrześcijanie poznawali Słowo Boże. I później zaczęto wprowadzać właśnie różne podziały, propozycje tych czytań. Na początku czytań nie było wiele, w taką niedzielę zwykłą. Najprawdopodobniej były czytania dwa, tak jak mamy w odnowionej liturgii, ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu, z tych listów Pawłowych, z Dziejów Apostolskich albo z Apokalipsy.
Apokalipsy lub pozostałych listów innych, innych apostołów i lektura Ewangelii, która zawsze była lekturą szczególnie podniosłą, wyjątkową i doceniała. I oczywiście śpiew, który przeplatał te czytania Słowa Bożego. A zatem pójdźmy drogą właśnie tych, elementów, ale zobaczmy od razu, jak to wygląda w liturgii trydenckiej, kiedy mamy tą pełną oprawę, czyli kiedy mamy oprawę z subdiakonem i diakonem, prawda? Czyli subdiakonem, który jest odpowiedzialny za lekturę pierwszego czytania i diakonem, który jest odpowiedzialny za prawda, lekturę Ewangelii. Ta osoba stojąca najniżej, którą wskazuje, widać ten mój kurs, to jest właśnie subdiakon. Subdiakon ubrany w tak zwaną tunicellę, tu mamy widoczny manipularz i już trzyma w swojej dłoni lekcjonosz. Tutaj mamy stojącego tylko o jeden stopień niżej diakona, ubranego właśnie bardzo podobnie do subdiakona, dalmatykę i tutaj mamy zwisający manipularz i jeszcze przez nas kos pod dalmatyką jest stuła. No i tu mamy kapłana, który właśnie kończy kolektę. Tu mamy właśnie mszał, rozłożone ręce, znak. Zobaczmy, co będzie się działo w tej liturgii. Koniec kolekty. Subdiakon podchodzi do środka, przyklęka i udaje się na miejsce czytania Słowa Bożego. Kapłan wraz z asystującym diakonem idzie usiąść. No i on zacznie. Zaczynamy się w tym momencie i zobaczmy kilka, wyjaśnijmy kilka zachowań subdiakona. Najpierw zwróćmy uwagę na kierunek, w którym śpiewa diakon. Do ołtarza. Prawda? No właśnie. Dlatego, że liturgia słowa w rycie trydenckim ma taki szczególny sposób. Nie jest ona zwykłą informacją. Ponieważ centrum całej liturgii to jest ołtarz, w związku z tym, który przypomina nam Chrystusa. W związku z tym wszystkie czytania opowiadają o Chrystusie. No to jak opowiadają o Chrystusie, to mówimy w stronę Chrystusa. Prawda? Inaczej będzie z kwestią Ewangelii. A więc kilka stwierdzeń odnośnie epistoły, bo tak jest nazywane pierwsze czytanie. W liturgii trydenckiej mamy tylko dwa czytania. W zwykłe niedzielę, w dzień powszedni, w uroczystości tylko, niektóre wyjątkowe mamy więcej czytań. A więc najpierw czyta się epistołę. Głównie w rycie trydenckim czyta się fragmenty listów apostolskich. Stąd nazwa tego epistoła od słowa właśnie list, który po łacinie właśnie epistola brzmi. Czasami nazywa się skrótowo to pierwsze czytanie apostołem, bo jest to czytanie listów apostolskich. Rzadko zdarza się czytanie ksiąg Starego Testamentu, chodzi owszem. Szczególnie w okresach pokutnych, które mają charakter przygotowania, czyta się te księgi, które przygotowywały. A więc w Adwencie, w Wielkim Poście, czyta się właśnie głównie czytania ze Starego Testamentu. W pozostałych okresach czyta się czytania z Nowego Testamentu, które, tak jak powiedziałem, są medytacją nad obecnością Chrystusa w Kościele, także i dzisiaj. W niedzielę czyta się właśnie też Nowy Testament, bo w nim jest mowa o Chrystusie, a niedziela jest dniem upamiętniającym zmartwychwstanie Chrystusa. Dlaczego epistoła przed Ewangelią? Bo przecież nawet gdy mamy porządek w Biblii, to mamy za Ewangeliami wszystkie listy, prawda? Można podać tak, można podać podwójny sposób wyjaśnienia. Pierwsze wyjaśnienie chronologiczne. Porządek, układ ksiąg w Nowym Testamencie jest mylny. Pierwsze powstały listy apostolskie, później powstały Ewangelie.
Pierwsze spisano listy apostolskie, później spisano Ewangelię. To nie znaczy, że wymyślono je od tak sobie, tylko przekazywano opowiadania. Dopiero moment spisania był o wiele późniejszy niż listy świętego Pawła. To jest wyjaśnienie chronologiczne. Ale jest także wyjaśnienie, także można powiedzieć, takie teologiczne, które nam może podpowiedzieć. Otóż Chrystus wysyłał uczniów przed sobą tam, gdzie zamierzał przyjść. Mamy więc od uczniów Chrystusa uczyć się dopiero i podprowadzani być do Chrystusa. Od rzeczy mniej ważnych, czyli nauczania apostolskiego, mamy znosić się do rzeczy najważniejszych, czyli nauczania Chrystusowego. To jest teologiczne wyjaśnienie, dlaczego pierwsza jest epistoła. Ceremonia czytania Słowa Bożego była już nam pokazana. A tu, otóż diakon, subdiakon czyta w stronę ołtarza, aby właśnie uzmysłowić nam, że mówi o Chrystusie. Subdiakon wyraża też, wyobraża też samego Jana Chrzciciela, który głosił naukę o Chrystusie i poprzedzał Chrystusa, stąd właśnie jego zwrócenie ku Chrystusowi. Towarzystwo subdiakona jest bardzo skromne. Raptem tylko ceremoniarz, prawda, który tutaj stoi i towarzyszy subdiakonowi, na znak, że nauka Jana Chrzciciela niewielu zyskała słuchaczy. Dopiero Chrystusowa nauka, wiemy, że tłumy chodziły. Po zakończonym śpiewie, zobaczmy, kapłan wraca na swoje miejsce do ołtarza. Subdiakon tu stoi, a subdiakon podchodzi do kapłana i otrzymuje błogosławieństwo. Na tym kończy się ceremonia czytania Słowa Bożego przez subdiakona. To podejście do kapłana, to można powiedzieć i błogosławieństwo, które subdiakon otrzymuje, jest różnie wyjaśniane. Bywa wyjaśniane jako nagroda za czytanie Słowa Bożego, błogosławieństwo, albo też jako wyraz, prawda, przebaczenia subdiakonowi za błędy w czytaniu Słowa Bożego, bo trzeba nam wiedzieć o tym. My dzisiaj podchodzimy do tego z mniejszą taką jakąś wrażliwością, ale święty Benedykt w swojej regule dla zakonników wyznacza kary za złe śpiewanie w czasie liturgii. Dlatego, że dla świętego Benedykta liturgia i w ogóle liturgia to nie jest po prostu tylko dla nas, dla Pana Boga przede wszystkim. Więc każda uchybienia jednak wobec Pana Boga są jakimiś uchybieniami. Święty Augustyn pisze o jednej ze swoich komentarzy do psalmu: śpiewaj dobrze, bo ten, kto służy, słyszy, jest prawdziwym mistrzem. Gdybyś miał śpiewać przed prawdziwym znawcą muzyki, wówczas byś się zastanowił, czy zaśpiewać. A więc śpiewaj dobrze. Z tym, że śpiew dobry dla Pana Boga to nie tylko eleganckie wykonanie, ale to przede wszystkim serce kochające, które w ten sposób wyraża się. No więc różnie z tymi talentami bywa. Czasami ktoś może nie mieć talentu, prawda, ale śpiewa z serca i to także ma swoje znaczenie. Koniec czytania jest zaznaczone tym mówieniem przez całe zgromadzenie Deo gratia. Bogu niech będą dzięki. Forma dziękczynienia za usłyszane Słowo Boże. I taka od razu ciekawa, właśnie ta, można zauważyć, że w nowym obrządku mamy to oto Słowo Boże, prawda, które wygłasza na koniec lektor czytający Słowo Boże. W starym obrządku tego nie ma. Dlaczego tego nie ma? Ano może jest to świadectwo tego, że dawniej czytano do momentu, aż biskup dał znak. Koniec, wystarczy, prawda? W jaki sposób dawał znak? No tego do końca nie wie, prawda? Bo nikt nam nie powiedział, w jaki sposób dawał ten znak końca, skończenia czytania Słowa Bożego. Ale w każdym bądź razie to może być powód tego, że nie potrzeba było mówić o to Słowo Boże, tylko wszyscy dziękowali Deo gratias za usłyszane Słowo Boże. Po czytaniu Słowa Bożego, jak powie nam święty Augustyn, śpiewamy, żeby dać trochę odpoczynek naszemu umysłowi.
Dokładnie takie właśnie wyjaśnienie dał śpiewów, które nastąpią po czytaniu Słowa Bożego. I w zwyczajnej liturgii niedzielnej są to dwa śpiewy. Graduał i Alleluja. Dwa śpiewy, które dawniej były rozdzielone czytaniem. Właśnie to jest znak tego, że te dwa śpiewy są inne śpiewy, inaczej, inne kompozycje. Znak tego, że dawniej pomiędzy nimi było jeszcze jedno czytanie, prawda? Dopiero później zanikło. Ale śpiewy dwa pozostały. Skąd nastąpił? Otóż graduał jest to nic innego jak śpiew psalmu. Psalmy się najlepiej nadają do śpiewania. Stąd śpiewano psalmy. Ale na początku śpiewano je na takiej zasadzie, jakiej śpiewamy obecnie. Czyli refren powtarza zgromadzenie, kantor śpiewa zwrotkę. Po zwrotce jest powtórzenie. Dlaczego tak śpiewano? Prosty powód. Nie posiadano ksiąg. Psalter nie było tej wystarczającej liczby ksiąg, żeby wszyscy mogli śpiewać psalm. No bo tekstów nie znano na pamięć, prawda? Święty Jan Chryzostom narzeka w jednej ze swoich homilii, że świetnie znacie przyśpiewki z rynku, a nie potraficie, nie znacie choć jednego psalmu, prawda? Swoim chrześcijanom z tamtych okresów. Dlatego najprostszym sposobem śpiewu był śpiew antyfonalny, czyli jakiś krótki werset, który łatwo było zapamiętać, i potem śpiew psalmu, prawda? Ponieważ w toku liturgii, w toku dziejów, te śpiewy ozdabiały. W związku z tym stawały się one coraz bardziej kosztowne, więc skracano tekst na rzecz bogatszej melodii. Ktoś powie, zubożenie. Ale gdy zapytamy się o znaczenie duchowe, to powiemy, że wcale nie syci człowieka ilość tekstu, który odmówi. Raczej medytacja nad tym, tekstem zaspokaja głód duszy człowieka. Stąd to ograniczenie tekstu, które się śpiewa, to właściwie polegało właśnie na tym medytowaniu tym śpiewem poprzez śpiew melodii. Śpiewano więc ten pierwszy psalm na stopniach. Gradus w języku łacińskim to stopień, to graduał. Ale nie mylmy, że to śpiewano na stopniach ołtarza. Nie. Śpiewano na stopniach ambony, z której śpiewano pierwszą lekcję. Jeśli ktoś pojedzie do Rzymu, to bardzo zachęcam do odwiedzenia jednego dwóch ciekawych kościoła. Zachowały się topografia pierwotnego kościoła. I dopiero tam się stanie zrozumiałe pewne rzeczy. Mianowicie jedno to jest kościół świętego Klemensa, a drugi to jest kościół Matki Bożej Alla Bocca. Klemensa najczęściej się odwiedza w Rzymie. W każdym razie jest ołtarz z tyłu, a przed ołtarzem są dwie ambony, po których się wchodzi na stopnie. Takie wybudowane. Pierwsza, po prawo ambona, jest dla śpiewu lekcji, a po lewo jest dla śpiewu Ewangelii. I dwie ambony w związku z tym. I śpiew tego psalmu był na tych schodkach. Subdiakon po prostu stał na schodku i śpiewał, prawda? Stąd ta nazwa, bardzo prosta, zwyczajna. Nie ma ona nic wspólnego z wyjaśnieniem, po prostu jest topografii, z której śpiewano. I później śpiewano także z tego miejsca Alleluja. Żebyśmy posłuchali sobie, bo nie ma co mówić dużo, trzeba także i posłuchać coś, to posłuchamy sobie. Akurat to jest msza święta, one świeczy w sercu Pana Jezusa. Zobaczymy właśnie, jak wygląda ów tekst, ten śpiew. Tutaj będziemy mieli właśnie melodię zapisaną prawda, w chorale gregoriańskim, w tych nutach chorałowych. Spróbujmy prześledzić śpiew, który będzie trwał i posłuchać. Thank you.
Alleluja. Rozpoczęcie i powtórka. Pokazać na przykładzie też właśnie tych tekstów, tych nut, pokazać właśnie skomplikowanie tej melodii, prawda, jej bogactwo. No i zauważamy, że rzeczywiście jest to te długie elementy medytacyjne, w których właściwie na jednej samogłosce się śpiewa, ale powiem tak, ta muzyka chorałowa, która tutaj jest skomponowana, ona nie była komponowana na zasadzie takiego pomysłu danego kompozytora, w tym sensie, żeby jak najciekawszy utwór, żeby tak wykazać się kunsztem jego bogactwem jakichś zwrotów melodycznych. Nie. Melodia jest podporządkowana tekstowi. I to jest ciekawe w chorale gregoriańskim, że melodia wyraża myśl z tekstu poprzez odpowiednie akcenty, zatrzymania się na jakichś słowach. Na przykład Alleluja jest zawołaniem z języka hebrajskiego, które oznacza chwalny Pana. Dokładnie chwalny Jahwe. Allelujah, prawda? Jahwe. To ja tutaj jest pierwszymi słowami Jahwe. I teraz Alleluja więc jest śpiewem radosnym, pochwalnym. Takie będzie nasze uwielbienie Boga w niebie, a więc nieskończone. Będzie to radosna liturgia. Święty Augustyn powie, że w niebie zaśpiewamy wiecznie Alleluja. No i zauważmy, że to Alleluja jakby się nie chciało skończyć. Prawda?
mamy ten krótki Alleluja, ale potem wieczyście przedłużane na same współgłosce A, prawda? Samogłosce A. Jakby cały czas nie chciało się skończyć ta radość śpiewu na chwalę Pana Boga. I podobnie jest również z tymi tekstami, które tutaj są zawarte. Jeżeli go interesuje dana sprawa, to możemy później na którymś właśnie z tych wykładów pokazać, jakie jest właśnie tych, jak chorał, muzyka nie idzie samą sobie, tylko muzyka idzie za tekstem. Jest podporządkowana tekstowi, nie jest puszczona samopas. I tu jest myśl już pierwsza dla nas a propos liturgii, muzyki w czasie liturgii. Ona nie jest dekoracją. Ona jest elementem ważnym. A w związku z tym nie byle coś tylko to, co jest, bardziej służy duchowi tej liturgii, bardziej służy chwale Bożej. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten fragment liturgii słowa na dzisiaj. Tu zostało nam omówienie Ewangelii i omówienie jeszcze wierzę w Boga, który kończy liturgię słowa. Czy dzisiaj może jakieś pytania, spostrzeżenia zrodziły się odnośnie tego dzisiejszego fragmentu wykładu, albo i całym szerszym problemem. Ale w liturgii słowa właśnie w tym apostole jest w jakichś uroczystościach czytane Biblia, w sensie Stary Testament. Czy jest tak jak z Ordo, że prawda nam jest Stary Testament, czytanie Nowego Testamentu, tak? Czy jest jakiś dzień, czy wybrany, czy to święto, gdzie faktycznie więcej niż, tak? Więcej czytam. Tak, i gdzie jest właśnie Stary Testament? Przede wszystkim tak. W takim okresie zwyczajnym, czyli tym w ciągu roku, także w ciągu świąt, to schemat liturgii słowa jest ten jeden. Mianowicie pierwsze czytanie, graduał Alleluja lub w okresach pokutnych bez Alleluja, a tak zwany traktus, który jest rodzajem psalmu responsoryjnego i Ewangelii. W okresach tych, tak jak już wspomniałem, i wtedy zawsze jest nowy testament. W okresach, o których wspomniałem, czyli przygotowania do świąt, a więc Adwentu i Wielkiego Postu, wtedy się czyta Stary Testament bez Nowego Testamentu i Ewangelii oczywiście, prawda? Natomiast w najbardziej uroczyste dni i te, które zachowały, które od początku były najbardziej uroczyste, a takie są dwa. To jest Wigilia Paschalna i Wigilia przed zesłaniem Ducha Świętego. Wówczas czyta się 12 proroctw, 12 fragmentów Pisma Świętego. To znaczy, czyta się 12 fragmentów Starego Testamentu, które mówią o tym święcie, które nastąpi. Przepraszam, wybrane. Tak, wybrane. Tak, wybrany. Kawałeczek. Tak, niecałość, prawda? Wybrany. I po czym następuje nowy testamentalna liturgia, czyli fragment z apostoła? I Ewangelia. I to dwa razy w ciągu roku zdarza się. Ale to jest ważna sprawa, ponieważ tak prawdopodobnie wyglądały te liturgie gdzieś w okresie, jak już religia chrześcijańska była religią, którą można było wyznawać, to czytano bardzo obficie, bo spotykano się wieczorem, prawda, albo w nocy i wówczas czytano bardzo długo te. A przed świętami większymi były zawsze tak zwane wigilie. My znamy tylko wigilię Bożego Narodzenia, prawda? Ale to jest słowo, które pochodzi właśnie od tych wigilii. Wigilare to znaczy czuwać, czyli modlitewnie. I czuwano przed wielkimi świętami, o których powiedziałem, ale też urządzano takie wigilie na przykład przed jakimiś świętami dawy świętych, czyli przed naszymi odpustami parafialnymi, prawda? I też obficie czytano Słowo Boże, mówiące o tym świętym. Więc takich momentów w liturgii, kiedy się czyta więcej tekstów i ze Starego Testamentu tekstów, to są te dwa, plus cztery razy w roku dni krzyżowe. Może ktoś pamięta z Państwa starszy. No właśnie. Nie? Obecne są dzisiaj jako dni kwartalnych modlitw, ale niestety liturgicznie trochę mniej są poceniane. Wówczas miały osobny formularz z większą ilością czytań ze Starego Testamentu. Teraz nie potrafię powiedzieć, no nie pamiętam ilu, ale również był schemat większej ilości czytań ze Starego Testamentu i Nowy Testament w postaci listu Pawłowego, dzieł apostolskich.
albo Apokalipsy i Ewangelii, prawda? Także tak to, tak to wyglądało. Nie? Więc tu musimy przyznać jedno, że nowa liturgia odnowiona w kwestii tej wyboru dwóch czytań poszła za tym, co starożytniejsze. My, ten w starej liturgii, ten schemat się ograniczył, prawda? Z różnych względów. Wypadł. Czasami po prostu nie wiemy, czemu coś znikło, prawda? Ale znikło. Jeszcze starałem się, żeby, że tak powiem, przypomnieć ten okres właśnie tej liturgii. I jakoś mi nie utkwiło w pamięci to śpiewanie Gloria i Credo, za także do tego. I nie kojarzę też, żeby na przykład te starsi ludzie, gdyby to powtarzali, czytali, to też ten tekst łaciński by powinni znać, że tak powiem, na pamięć było tego. Ale jakoś nie pamiętam tego, czy to rzeczywiście tak było, czy... Czy był ten tekst rzeczywiście śpiewany? Teraz już się odwołujemy do Państwa wspomnień z lat tej młodości, gdy była ta liturgia powszechna. To proszę Państwa, to powiem tak, nie będzie to wielkim odkryciem, jak powiem tak, że praktyka parafialna była bardzo różna. Tak jak i dziś jest bardzo różna, prawda? Mianowicie w jednych parafiach, w ogóle to trzeba powiedzieć tak, że liturgia, można powiedzieć, od końca średniowiecza, właśnie od początku średniowiecza, czyli przez, można powiedzieć, całe 1000 lat, stała się niestety taką liturgią, gdzie duchowni przede wszystkim ją spełniali, prawda, i śpiewy wykonywali wszystkie. Lud coraz bardziej jakby stawał się raczej świadkiem tej liturgii, prawda? Natomiast od początku XX wieku rozpoczął się taki ruch odnowy liturgicznej, który na celu miał przywrócić tą liturgię dla wiernych. Bo to wcale nie jest tak, że się trzeba być duchownym. Wiernych udział w liturgii jest również istotny i ważny. I chciano to zaznaczyć przez ten wymiar nauki, części własnych dla ludu Bożego, prawda? I to się odbywało bardzo powoli. Ja to mówię ze świadectw historycznych, które czytałem, prawda? Państwo mogą to z autopsji jakichś wspomnień własnych powiedzieć. I to się odbywało powoli. Ale w Polsce nie było źle. Było nieźle. Bo ten ruch rozpoczął się już przed wojną. I przed wojną już duchowieństwo naginano do tego, żeby uczyć ludzi na parafiach odpowiedzi mszalnych, prawda? Żeby uczyć jak najwięcej. Idzie uporu, prawda? Pamiętajmy, że kwestia analfabetyzmu została dopiero po II wojnie światowej i właściwie zniknęła, prawda? Więc pomyślmy sobie, ludzie nie potrafili czytać i pisać w języku polskim, co dopiero w języku łacińskim. Więc był to jakiś konkretny, poważny problem. Więc po wojnie bardzo dużo też przykładał się do tego ksiądz kardynał Wyszyński, ponieważ on był przed wojną wychowany w tym ruchu odnowy liturgicznej w Lublinie na studiach, gdzie był. I bardzo był propagandą. I dlatego on starał się, żeby nacisk kładł na to, na naukę. Więc z tych moich już takich różnych kontaktów też zauważyłem to, że wiele osób mi mówiło, że Kyrie pamiętaj, Sanctus pamiętaj, Agnus pamiętaj, ale Gloria i Credo już nie wszyscy. Prawda? Właśnie. Mówię, były parafie, jestem o tym przekonany, w którym kapłanom zależało na tym, żeby jak najszybciej. Albo może to był też powód tego, że na przykład był chór, który mógł łatwiej wprowadzić. Albo na przykład niezły organista, który umiał akompaniować to chorało. Bo to nie jest proste, prawda? Łatwiej, wiemy zresztą, dzisiejszy poziom muzyki na różnych miejscach jest różny ze względu na to, że nie każda parafia jest takim zatrudnieniem muzyka po szkole, więc kto umie grać, to gra, prawda? No on nie będzie, będzie mógł z wielkim kłopotem akompaniować do chorału. Więc to było, podejrzewam, że tego powód, prawda? Więc mogło tak być. Poza tym, pod koniec lat 50. i na początku lat 60. tuż przed Soborem i zmianą liturgii na język narodowy, prymas Wyszyński wystarał się dla Polski o możliwość śpiewu części stałych w języku narodowym. I później już w końcowym, tuż przed reformą tą taką, która jest zupełnie po prostu zaczęto śpiewać, to nawet przy śpiewano
śpiewano święty, baranku Boży i chyba chwała na wysokości zwierzę Boga, ale wierzę w Boga pacierzowe. Nie to, co, tylko to pacierzowe. I to śpiewano albo recytowano, bo to, to już różnie bywało. Ale rzeczywiście stąd może Pan nie pewien. Mogło tego nie wypisać. Tak, jeszcze z tego co pamiętam, to była książeczka do nabożeństwa i tam były modlitwy odpowiadające każdej części, tak. Każdym była właśnie ta modlitwa. No, tak. Pamiętam jako dziecko, to w ciągu pół czy przeczytałem całość. Bo wie Pan, to było na zasadzie takie, ja bym powiedział tak, starano się w jak najbardziej możliwy i przystępny sposób, żeby każdy odkrył, na czym polega prawdziwe uczestnictwo we mszy świętej. A prawdziwe uczestnictwo we mszy świętej wcale nie polega tylko na umiejętności recytowania tekstu, ale polega na odkryciu znaczenia tych tekstów. Stąd te modlitwy, o których Pan mówi, przyporządkowane do każdej części. Właśnie miałem to na celu, żeby ten, który je sobie korzysta z nich i w ten sposób uczestniczy we mszy świętej, odkrywał to, co się w istocie dzieje na ołtarzu, prawda? Może inne teksty były dla niego, no różne formy stosowane, prawda? Ale także były takie te szaliki, o których wiemy, które dzisiaj są rozprawodowywane, że jest ten tekst łaciński, który kapłan odmawia, ludzie śpiewają i tekst po polsku, prawda? Także takie wersje też istnieją. Ale ten, o których Pan mówi, też istnieje. To już była książeczka po komunii, powiedzmy. Także i to było już takie po polsku, tylko wybitnie po polsku. Tak, bo te modlitwy były tylko po polsku, prawda? Ale to trzeba być doskonałe uczestnictwo we mszy świętej, wiernego. To powiedziałbym, są takie podstawowe kilka stopni. Pierwsze, to jest umiejętność odpowiadania na modlitwy kapłana. To jest pierwszy stopień. Drugim stopniem to jest uważne słuchanie słowa Bożego. Trzeci stopień to jest wreszcie współofiarowanie się razem z Chrystusem, który jest na ołtarzu. I to jest doskonałe uczestnictwo we mszy świętej. I oczywiście przyjęcie komunii świętej. Co się łączy z tym współofiarowaniem? Także zobaczmy, że to wcale nie ogranicza się do tej umiejętności odpowiadania. Więc dlatego złym jest myśleniem takim, że teraz, że dawniej to ludzie nie uczestniczyli, bo nie umieli odpowiadać. Błąd. Być może umieli uczestniczyć duchowo o wiele głębiej niż my teraz. Rozważanie. Chociaż nie bądźmy też wielkimi takimi optymistami co do tego, co było dawniej, prawda? Bo to różnie bywało. Wiemy o tym. Zresztą poczytajmy polskie powieści. Dowiemy się, jak to w tych miastach, jak to na tych wsiach z tą moralnością chrześcijańską było, prawda? No więc wiemy, nie możemy tak. Różnie było. Były przykłady wielkich świętych i przykłady dłuszczyzny, prawda? Także musimy to miejmy to w świadomości. Natomiast tak jak mówię, uczestnictwo we mszy świętej to jest rzecz bardzo głęboka duchowa, która ma wyraz także zewnętrzny w postaci tych tekstów. Także wedle ewangelicznie tamtego nie odrzucać i to czy początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.